Przez 2 tygodnie 45 młodych osób z Polski przebywało na wymianie w rejonie święciańskim. W tym samym czasie tyle samo młodzieży i dzieci z Litwy gościło w powiecie mrągowskim. Wymiana młodzieży odbywa się na mocy porozumienia podpisanego 9 lat temu. Od 6 lat uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, jak i młodsze dzieci poznają kulturę, tradycje i historię swoich sąsiadów z zagranicy. Współpracę z rejonem święciańskim mamy od roku 2001, natomiast ta forma współpracy, mówię o wymianie młodzieży, jest od roku bodajże 2004. W zeszłym roku mieliśmy przerwę z powodów, powiedzmy, technicznych, nie mogliśmy terminów dograć ze stroną litewską. Oczywiście kontynuujemy tę wymianę, w tym roku jest to 5. Wymiana trwała 2 tygodnie. W tym czasie młodzież z powiatu mrągowskiego zwiedziła rejon święciański. W planach wycieczki było zwiedzanie wielu ciekawych miejsc, od grobu matki Józefa Piłsudskiego po wieżę telewizyjną w Wilnie. Młodzież miała okazję także własnoręcznie wykonać tradycyjne litewskie wypieki. Bardzo intensywny był pobyt, dużo zwiedzania, dużo ruchu fizycznego, zero internetu, zero komputerów, co myślę wyszło im na zdrowie, na kondycję. Zwiedzaliśmy Wilno, zwiedzaliśmy Troki, zwiedzaliśmy Utenę, Święciany. Byliśmy w dniu 15 sierpnia w katedrze wileńskiej, gdzie przy grobach królów polskich. Byliśmy również na cmentarzu Rosy, przy grobie matki Piłsudskiego i przy złożonym tam sercu Piłsudskiego. Także tych patriotycznych elementów sporo było naszych. A poza tym, mówię, pływaliśmy w różnych zbiornikach, jeziorach, rzekach, na basenach, przy młynach, na wodospadach. Rejon święciański i powiat mrągowski są do siebie pod względem krajobrazowym bardzo podobne. Z tą różnicą, jak podkreśla Janusz Stecka, że miejscowości jest mniej, a przyrody i niezmienionych przez cywilizację terenów znacznie więcej. Rejon Święciański ma już procentowy udział jezior i lasów większy niż u nas, natomiast te tereny są mniej zurbanizowane, czyli są jeszcze bardziej naturalne, gdzie osady są niewielkie, bo tak jak miasto Kołtaniany liczy 270 mieszkańców. Czyli są to w naszej skali po prostu osady niewielkie, natomiast tamtym już tym miastem. Czyli ta infrastruktura techniczna i urbanizacja nie jest tak jeszcze mocno. Również rolnictwo w tamtych terenach, ponieważ gleby są bardzo ubogie, ono tak jakby w impasie takim, bardzo to jest rolnictwo ekstensywne, takim skrajnie ekstensywne nawet, gdzie wypasza się ileś tam bydła, kóz, ale to są wszystko w nieznacznej ilości. Natomiast wody są przepięknie czyste, przezroczyste. Jest tak również kompleks dużych jezior, natomiast nie ma takiego jeziora jak Śniartwy Mały, potężnych. Natomiast jest to zespół około 28 jezior rynowych, połączonych ze sobą, to co kiedyś mówiłem, tak jak paciorki na nitkę nanizane, gdzie można wszędzie dopłynąć, opłynąć. Podobnie jak na Litwie, pobyt młodzieży z tego kraju rozpoczął się w powiecie mrągowskim od spotkania z samorządowcami. Młodych ludzi i ich opiekunów przywitał wicestarosta Janusz Alicki, który życzył im dobrego wypoczynku. Młodzież z rejonu święciańskiego miała okazję skorzystać z uroków naszej przyrody, zorganizowano im spływ kajakowy Krutynią, odpoczywali na miejskich plażach, mogli podziwiać panoramę Mrągowa z Góry Czterech Wiatrów. Pobytu nie ograniczono jedynie do granic powiatu. W programie znalazło się miejsce na wycieczkę do olsztyńskiego planetarium, a także wizytę w twierdzy Bojen w Giżycku. Wymiana młodzieży trwała 2 tygodnie. W tym czasie obie grupy nawiązały nowe przyjaźnie, odpoczęły i przywiozły ze sobą mnóstwo wspomnień. O przyjaźni były, bo mówię, pierwsza to było to, że był z nami, przebywał również w tej samej szkole. Zgrupowanie było młodzików, koszykarzy, czy młodzików koło 2 metrów każdy, chłopców, którzy byli właśnie szkółki koszykarskiej z Kowna, gdzie bezpośrednio spotykaliśmy. Była również grupa obok w budynku starym szkoły, mieszkała grupa młodzieży z domu dziecka. To jest taki na wzór naszych rodzinnych domów dziecka, tam mieszka 15 dzieci, oni z Wilna przyjechali i w tym była grupa trójki dzieci, które pochodziły z rodzin mieszanych polsko-litewskich.
mówiły po polsku. One cały czas z nami też były, z nami rozgrywały, z nami były na dyskotekach, więc to było na co dzień. Natomiast były dwa dni takich spotkań z młodzieżą właśnie z zewnątrz. To był dzień sobota, który był dzień sportu i rozgrywaliśmy z drużynami reprezentującymi Święciany, Kałtaniany, stare Święciany, nowe. Rozgrywki były sportowe, później była dyskoteka. Natomiast było także spotkanie z młodzieżą tam, gdzie wszędzie dojeżdżaliśmy. Warto podkreślić, że aby uczestniczyć w wymianie, uczniowie muszą wykazać się w ciągu roku szkolnego. Dobre wyniki w nauce, uczestnictwo w konkursach, godne reprezentowanie szkoły, wolontariat. Wyjazd za granicę jest więc nagrodą dla najlepszych, ale także kolejną lekcją, na której poznawać można swoich sąsiadów.